Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócił. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. A gdy wrócił, jeden z nich przyszedł i rzekł: Panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiek surowy. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Rzekł do niego: na podstawie słów twoich osądzę cię. Człowiek, który nie znał swojego Pana dobrze, miał na temat swojego Pana pewne wyobrażenie. Uważał, że jego Pan, który jest dawcą, który jest źródłem szczęścia dla niego, tym, który inwestuje w jego życie, jednocześnie knuje coś przeciwko niemu. Myślał sobie: niekoniecznie jesteś taki dobry, na jakiego wyglądasz. Może coś masz do mnie, a nie mówisz mi. On mu nie ufał do końca. Mimo że Pan dał mu wielkie świadectwo, pokładając w jego ręce majątek. W innym miejscu jest opisane, że otrzymali talenty. Wiele ludzi myśli, że talent to jest coś, co często my nazywamy talentem, czy to do robienia biznesu, czy to talentem artystycznym. Ale talent to jest waga. W tamtym czasie ważono w talentach. I w tamtejszym języku talent oznaczał wagę 35 kg złota. 35 kg złota. Jeden talent. W złomie sobie policz 20 tysięcy za kilogram. 25 zł za gram. Zobacz, kto dostał pieniędzy. Tyle dostał pieniędzy. Powiedział: o pracę. Ale on nie ufał Panu. Mówi: co z tego, że on mi dał 35 kilo złota? Ale może on ma to. Może on nie jest taki szlachetny. Może on czegoś ode mnie później zażąda. Może będzie chciał mnie wystawić na jakąś próbę. Może będzie chciał mi jakoś podejść. Może on jest manipulantem. Tak myśli wielu chrześcijan. Wiedziałem, żeś człowiek surowy. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. To jest bluźnierstwo. To jest bluźnierstwo. To bluźnierstwo. Bóg, który tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg, który stwarza nas, posyła na tą ziemię zupełnie niepotrzebnie. Bóg, który powołał do życia taki byt, jak człowiek, wiedząc, że ów człowiek upadnie. I przygotowawszy już wcześniej cały system ratowania, ten Bóg dał dowód swojej miłości. Ale wiele ludzi, którzy poznało tego Boga, w swoich duszach zadaje masę pytań. Sobie i innym. Czy aby na pewno on jest taki dobry? Czy aby na pewno on jest ze mną? Czy aby na pewno on mnie nie zostawi i nie opuści? Czy aby na pewno on nie ma jakiegoś dziwnego planu wobec mnie? Czy aby na pewno? Przecież to, co przeżyłem w swoim życiu, przeczy temu, że on jest taki dobry. Człowiek ten wykoleił się. Wykoleił się dlatego, że miał zły obraz Boga. Zły obraz Boga. To zły obraz Boga wykoleja ludzi.
zły obraz Boga. Bóg dał ci życie i nic w zamian nie chce. To się nazywa łaska. Bóg dał ci moc i władzę i powiedział, używaj tego jak chcesz. I niczego nie musisz mi dawać. Jeżeli się będziesz dzisiaj modlił, chcę, żebyś stanął w miejscu, w którym obraz Boga wyrysuje się takim, jakim on jest naprawdę. Jeżeli przeżywasz coś dzisiaj, co jest inne niż ten realny obraz dobrego i świętego Boga, Boga, który jest po twojej stronie, Boga, który dał ci 35 kilo złota lekką ręką i powiedział, dzieciaku, masz na ruchy. Jeżeli ty masz inny obraz Boga, to dzisiaj, kiedy będziesz się modlił, powiedz, Panie Boże, mnie gdzieś zwiało z drogi. Gdzieś spojrzałem na bok. Gdzieś nie uwierzyłem do końca w to, że jesteś właśnie taki. Boże, ja odwracam się od tego chorego wizerunku. Boże, ja kieruję swoje oczy naprawdę o tym, jaki jesteś. Bóg jest po twojej stronie. Bóg jest z tobą. Tylko dlatego, że uznałeś go za swojego Pana i Zbawiciela. I ten obraz Boga musi kształtować całe twoje życie. Bo w innym wypadku ciągle będziesz się wykolejał. Ale tam jest dwóch innych sług. Dwie inne są dwóch innych sług, nie wiem, służących, nie wiem jakich. Ludzie, którzy dostali pieniądze i oni bez dyskusji obrócili tym. I zarobili na tym krocie. Nie tylko zarobili krocie, ale kiedy przynieśli to Panu, to on powiedział, sługo dobry, zarządzaj. Wcześniej dałem ci 9 min, 9 talentów, a teraz dostaniesz 9 miast. Wiesz, że dochód miesięczny miasta jest nieco wyższy niż nawet 35 kilo złota. Ojcze, wywyższamy Ciebie, potężnego, wielkiego Boga życia. Boga, który jest wiecznie ten sam. Ty, który dałeś dowód miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ty, potężny Boże, który zwróciłeś się do nas, kiedy nie wiedzieliśmy, dokąd idziemy i kim jesteśmy. Ty, potężny Boże, który znalazłeś nas na dnie piekła i pociągnąłeś do siebie. Bądź wyszczony! Thank you.
Yeah.
Bye.
Trzeba czas, uwaga, stało.
i Syna. Ty, który jesteś w naszym wewnętrznym człowieku, Ty, który przenikasz nas od wewnątrz, Ty, który połączyłeś nas na zawsze z niebem. Zapraszamy Cię do każdego fragmentu naszej duszy, do każdego fragmentu naszego ciała. Duchu Święty. Duchu Święty. Ty, który uwielbiasz Jezusa i przypominasz wszystko, co powiedział Jezus. Ty, który wprowadzasz swoją prawdę i miłość do każdego fragmentu naszej duszy i ciała. Wywyższamy Cię za to. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Szakatino marero na wylach. Tiramero na wesiro. Ty, który leczysz. Zaopatrujesz. Wypełniasz. Nadajesz nową jakość. Objawiasz rzeczy przyszłe. Rzeczy zakryte. Szemelineo, Roma, Ramando, Rekwizji. Czynisz odważnym i silnym każdego z nas. Halone, Aromanier, Faro, Renedi, Frafrego, Lekwaro, Lagicero. Elohai, Renedis. Elohai, Renedis. Elohai, Numara, Renedis. Szemelineo, Pride. Przez wiarę, przyjaciele, nie przez uczucia, przez wiarę. Szakatino, Morono, Mohani, Morahari. Przez wiarę. Przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę do przedoszucia. Szakatina marala hakina raj. Przez wiarę. Ja szakatio romora. Szakatio. Yeah!
napełniaj. Święty Duchu wiary, Ty, który żyjesz, Ty, który żyjesz. Za marynerów, On jest w Tobie, w Tobie, w Tobie. Ja związuję każdą demoniczną siłę, stojącą w przeciwieństwie wiary. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, każde niedowiarstwo odchodzi. W imieniu Jezusa, ja odrażniam w tej chwili ludzki wzrok. A w imieniu Jezusa, mówię, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Halleluja! Sprawiedliwy, sprawiedliwy. Może długo myślałeś o różnych rzeczach, co zrobić, w jaki sposób zadziałać, żeby osiągnąć sukces, aby wyjść z kanału. Przestań. Twoje myślenie nic nie dało do tej pory. Nic nie dało. Nic. Twój dziwny, być może religijny krzyk nic nie dał. Powiedz, będę wierzył. Ja będę wierzył. Ja prostuję moje kolana. Ja będę wierzył. Będę wierzył w prosty Boży przekaz. Będę wierzył w to, że jestem człowiekiem władzy. Że to, co mówię, to musi się zrealizować, bo jestem w Chrystusie Jezusie. I zamiast modlić się przeciwko problemom, zacznij mówić do problemów. Zacznij mówić do nich. Odsuwaj je. On powiedział, że waszą wiarą możecie mu przesuwać góry. Wizualizuj to. Chcę, żebyś oglądał to w swojej wyobraźni, jak twoje problemy są przesuwane. Odsuwaj je. Oglądaj to. Po to masz wyobraźnię. Nie po to, żeby cały czas przywracać w niej jakieś problemy. Żeby obracać tym. Oglądaj to teraz. Jak stajesz naprzeciwko jakiegoś kłopotu i mówisz, odejdź! I ustanawiaj przez wiarę to, czego się spodziewasz. Żaden normalny człowiek nie spodziewa się porażki. Oglądaj sukces! Sukces w życiu małżeńskim. Sukces w rodzinie. Sukces finansowy. To jest nieważne, co się dzieje na rynku. Odrodzeni z Bożego Ducha ludzie są ponad rynkiem. Jesteś ponad rynkiem, ponad społeczeństwem. Ale musisz sprawować władzę. Słowo Boże mówi, nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego tego, co ten naród, który nie jest mój, nazywa sprzysiężeniem. Słowo Boże mówi, że nawet jeśli koło twojego boku padnie 1000, tobie nic nie będzie. Tak mówi Bóg. On mówi, pójdziesz i drogę znajdziesz. Sięgniesz po to, co należy do ciebie. Nie sięgasz po rzeczy, które należą do Boga. Sięgasz po rzeczy, które należą do ciebie. Bo jesteś dziedzicem w Chrystusie Jezusie. Należy się to tobie. Przestań prosić. Przestań żebrać wreszcie. Powiedz, Boże, ja biorę co moje. Ja biorę co moje. To moje. To moje. Życie wali bez litości, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo Ty masz władzę w Chrystusie Jezusie. Możesz kochać i może ktoś nie kocha Ciebie. Rozumiesz?
rozumiesz, możesz żyć i może wokoło śmiać. Możesz być prawy i może wokół sami złodzieje i bandyci. Możesz. Tak można żyć. Dlatego, że masz władzę. Rozumiesz? Shama terebele no maralahanis. Takiego Boga masz. Boga rzeczy niemożliwych. To nie jest humanizowana Bozia. Rozumiesz? Przestań się modlić. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przestań przeklinać się. Przestań. Nie przeklinaj się. Zacznij się błogosławić. Biorę wszystko, co do mnie należy. Wszystko, co do mnie należy. Moje jest królestwo. Moje jest królestwo. O chleb powszedni niech się modlą niewierzący. Oto im spadają resztki ze stołu panów. Nie jesteś psem. Psy siedzą pod stołem i żywią się z ręki panów. Nie jesteś psem. Staj przed Bogiem, powiedz, ja nie jestem psem. Szakatara maha kadawa kadalarala padre. Ojcze, ja modlę się. Niech każdy człowiek w kościele mocnej zespole, który cofnął się choćby krok do tyłu, w tej chwili pokutował. Jeśli ktoś się cofnął choćby krok do tyłu, niech pokutuje teraz. Ojcze, ja modlę się o to. Niech ludzie wychowują ruch do przodu. Ruch do przodu. Hamada sawa katara mahama katara mahama tebe kede jele mene heke mora heli szmara barla jele Jesus. Ale prajes. Powiedz, Panie Boże, ja już nigdy się nie cofnę nawet kawałek do tyłu w swoich myślach. Nigdy nie zaprzeczę temu, że jesteś wielkim Bogiem w moim życiu i że to mi należy królestwo. Nie będę patrzył na to, co się dzieje wokół. Nie będę na to patrzył. Shamaralarde kenelese kenelere meneveralare. Hallelujah. Hallelujah. Shamaralarde kenelere meneveralare. Ramahapada safaka. Olipraise kenelere de kenelere de wywyższony i święty, potężny i wielki, żywy, mocny i mądry, błogosławiony i błogosławiony.
Chcę powiedzieć wszystkim, że Jezus uratował mnie i Jezus zbawił mnie. Ogień we mnie płonie. Chcę powiedzieć wszystkim, że Jezus uratował mnie. Jezus zbawił mnie. Ogień we mnie płonie. Chcę powiedzieć wszystkim, że Jezus uratował mnie. Bóg powiedział, że tak się upodobało, aby ludzie się zbawiali przez głupie zwiastowanie Ewangelii. Kiedy zostałeś wypełniony Duchem Świętym, to stałeś się świadkiem Jezusa. Nie zapomnij o tym. Nie zapomnij o tym. Duchowe przebudzenie to nieprzymrużone oczy. Rozumiecie? To nie błyszczące usta i nieprzymrużone oczy i chodzenie, jak w ogóle wiecie, o tym. Duch Święty został dany! Jesteś świadkiem Jezusa! Jesteś świadkiem Jezusa! Mój tata teraz leżał tydzień czasu w hospicjum i pomodliłam się obok o leżącego człowieka, który był w stanie agonalnym. Przez 2 tygodnie nie wstawał z łóżka. Podeszłam sobie podać mu wodę i położyłam na niego ręce i zaczęłam się od niego modlić. Natychmiast po 15 minutach człowiek wstał i został zabrany do domu. Duch Święty działa tak samo. Naszym posłannictwem jest iść i głosić zgubionemu światu Jezusa, Jezusa, Jezusa. Uwierz, że mieszkam w Tobie. Uwierz, że wtedy, kiedy otworzysz swoje usta, kran będzie.
miłości Jezusa, opowiadać, jak wielkie dzieła uczynił mi Pan. Cokolwiek Bóg dla Ciebie zrobił, pamiętaj, że ludzie w świecie nie poradzili sobie z życiem, z życiem. Nikt nie potrzebuje teologii i religii. Ludzie nie poradzili sobie z życiem, nie umieją żyć. Rozumiecie? Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Twoją prawdę. Będziemy ogłaszać, będziemy głosić, będziemy zwiastować wszędzie, gdzie będą postawione nasze nogi. Będziemy przyznawać się do swojej wiary w Ciebie. Będziemy opowiadać o Tobie. Zawirowałeś się wokół Twoich osobistych problemów.
zapomniałeś, że jesteś powołany, aby iść i szerzyć Królestwo w mocy Świętego Ducha. Podchodź teraz, będą kładły na Ciebie ręce. Będą uwalniali moc. Jeżeli tak się stało, podchodź do nich. Podchodź. Twoje usta są po to, aby świadczyło o Chrystusie. Twoje ręce są po to, aby uzdrawiały. Twój język jest po to, aby chronił demoniczne siły. Rozumiesz? Rama kotoka, jara lama, akabito. Świeży ogień, świeży ogień, świeży ogień, świeży ogień, świeży ogień, świeży ogień, świeży ogień. Makotoko, roloro, maharaba, nebekete, nalasa. Tak jak było na początku, rama kotoko, kotoko, roleta. Szeketi, szeketi, szamarabala, agrim, szakrim, rabine, Jesus Christ. Szemalitwa, makotoko, siła, siła! W imieniu Jezusa, siła, siła! Chora baka, ta 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 baka. Mój Zbawca, mój Odkupiciel. Jeśli zapomniałeś, mój Jezus, co masz tu robić, teraz Duch Święty Ci przypomina. On Ci pokazuje, On Ci przypomina, o co tu jesteś. Szamarama, laramana, następiane, leczyste. Jesteś już dziś mocniejszy. Jesteś dziś silniejszy. Wzmocniłeś się. Porozbijałeś wiele warowni. Wystarczy. Idziesz dalej. Idziesz dalej. Idziesz dalej. Podchodźcie do mnie. Niech kładą na was ręce. Tam, gdzie jesteś. Twoje słowa mają moc. Twoje słowa mają moc. To, co piszesz w internecie, ma moc. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Na Twoich rękach jest namaszczenie. Na Twoich rękach jest namaszczenie. W imieniu Jezusa. Moc zmartwychwstania. Podchodźcie do nich, niech kładą na was ręce. Niech ogień się rozpala. Para marilare, mery marloro, do kodo, do desinas. Aniołowie, którzy jesteście pod jurysdykcją, Archanioła Gabriela, wzywam was, obecność ludzi teraz. Wy, którzy zajmujecie się świadczeniem, wy, którzy zajmujecie się niesieniem poselstw, chodźcie w obecność ludzi. Pamiętaj, żeby problemy nigdy nie stanęły na drodze szerzenia przez Ciebie Królestwa Bożego. Rozwijaj się w biegu, jak święty Paweł. Jeśli popełniasz błędy, upadasz, od tego masz krew Jezusa. Od tego masz krew Jezusa. Kościół Cię będzie wzmacniał. Kościół będzie za Tobą stawał. Jeżeli będzie trzeba, będą z Tobą pracować ludzie, ale Ty idź i szerz Królestwo. Możesz być jedynym Chrystusem, którego spotkają na swojej drodze. Rozumiesz? Nie jesteś za słaby, nie jesteś za mały, nie jesteś. Podchodźcie, podchodźcie, niech kładą na was ręce. Tam są ludzie jeszcze wolni, w stawiennicy, po prawej stronie. Szamane prajzy, kiedy lordy, kiedy się. Wywyższamy Ci, Święty Duchu, który niesiesz poselstwo. Ale sekoroma ramene lecz siła, siła, siła. Siła. Rozbrajamy demoniczne siły ciemności. Je rozbrajamy przez imię Jezus. Rozbrajamy. Rozbrajamy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szekendele roko wyrada Ci ze zamiany. Te same słowa, które Ciebie podniosły z grobu, mają dziś podnosić z grobu innych ludzi. Diabeł Cię nigdy nie zatrzyma. Nigdy. O, Panie Ciebie. Wywyższamy Cię. Święty Duch. Święty Duch. Alleluja. Tam są jeszcze wolne miejsca. Podchodź, niech kładą na nas ręce. Albo kolejne miejsca. Ja widzę Twoje imię.
Wszystkim, że Jezus wraca do mnie.
będzie działał. Właśnie po to się umawiasz. Po to się uprawiasz. Właśnie po to, aby działać. Nie działasz po to, aby wejść do nieba. Do nieba wchodzi się za darmo. Przez ofiarę Jezusa. Ale Święty Duch umawia cię. Wyprowadza z kanałów życiowych. To po to się rozpieprza baronie demoniczne, aby iść i działać. A potem zebrać nagrody w niebie. Szaka to rola, alana sibera. Szczęśliwe życie jest przy tym. Przekazem mędrców z Syjonu,
Pan nas
świętym, wspaniałym Bogu. Sługa Król.
Jedyny godzien chwały.
jesteś godzien. Jesteś godzien. Jesteś godzien. Przyjąć Cię. Jego jarzmo jest lekkie. Pamiętaj. Jarzmo Jezusa jest lekkie. Walka z diabłem to jest hobby ludzi zaburzonych.
takie hopy mają. Ludzie zamiast leżeć sobie w jacuzzi chrystusowym, walczą z diabłem na rynku piekielnym. A jarzmo Jezusa jest lekkie. Lekkie. Jesteś powołany do władania, nie do walki. Rozumiesz? Jesteś powołany do władania. Do władania. A nie do walki. Bo będziesz pełen zmęczenia i frustracji. Władaj. Oglądaj siebie z Chrystusem na tronie. Oglądaj siebie w koronie. Z berłem w ręku. Z berłem w ręku. On go zabije tchnieniem swoich ust. I z tym poselstwem iść do ludzi. Rozumiesz? Na samym początku Biblii jest napisane, że zmiażdżysz mu głowę. Zmiażdżysz. Staniesz i rozdepczesz. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za władzę w Chrystusie Jezusie. Za wolność od obciążeń. Za to, że jarzmo Twoje jest lekkie. Że nie musimy, Ojcze, bez przerwy trzymać w ręku oręża, które nas przykina do ziemi. Jarzmo Twoje jest lekkie. Jesteś godzien.
jesteś godzien przyjąć Cię. Thank you.
Jesteś Bogiem.